Hello everyone, z tej strony PG, a to jest 39. część z Let's Playa z Persony 3 Portable oraz zgaduję, że 12. sesja. Ciekawe. Ale tak, dobra. Więc tak jak to powiedziałem wcześniej, uratowałem te dwie osoby z Tartarusa poza sesją. Teraz tak wygląda nasze party. Ja dostałem ze 3 levele, wszyscy podostawali po 3 levele oprócz Mitsuru. Nowe skilly też podostawali co po niektórzy. Yukari nareszcie dostała lepszy leczący skill. Junpei też dostał skilla fizycznego. A oczywiście nie będę go używać, ponieważ nie lubię skillów fizycznych. Mitsuru Diarame miał od samego początku. Co znaczy, że ona nauczyła się wcześniej tego od Yukari. Ja pierdzielę, dziewczyno, połap się trochę. I chyba ty też się nauczyłeś tego. Tą Rakundę. Nie pamiętam, ale dobra, może powiedzmy, że nauczył się tego. Ponieważ tak powiedziałem. I tak, co mogę jeszcze rzec? Więc tak, przedmioty, tak? Powiedziałem wcześniej, że zrobię sobie listę tego, co będę znajdował i tak dalej, ale szczerze mówiąc nie znalazłem niczego interesującego i po moim czwartym Dispoisonie przestałem już notować, co takiego dostałem, ale mogę wam powiedzieć, że dostałem jednego Snuff Soula, co jest bardzo fajną rzeczą. Teraz już mam dwa i to jest bardzo fajna rzecz. No i też jakieś armory podostawałem, i które nawet na nas nie pasują, ponieważ dają mniej obrony. Kurde, właśnie. Pozamykam teraz to wszystko. Tak więc, no jak będę robił sesję z ratowania ludzi i tak dalej, to będę notował tylko i wyłącznie przedmioty, które mi się... Co jest? Zaraz. Będę notował tylko i wyłącznie przedmioty, które mi się przydadzą. Teraz wracamy do akademika i posprzedajemy wszystko, co kurde się dzieje. Chwila, moment, klatki spadają, nie wiem dlaczego. Ja pierdolę, chwila. Pomijanie klatek automatyczne 3. A wezmę, wyłączę nagrywanie. No, oh my god, wszystko chyba wygląda na to, że jest okej. Jedyne co musiałem zrobić, to zrestartować mojego kompa, kto by pomyślał. Więc co by dzisiaj teraz porobić? No tak. Trzeba mango włączyć. Co takiego masz? Błagam, miej coś dobrego. Champion Gloves. I? Mega proteiny. Czemu nie mam mnóstwo pieniędzy? Stać mnie na to. Dobra, jest zajebiście. Tak, co dzisiaj będziemy w tej sesji robić? Mam nadzieję, że uda nam się dojść do następnego bossa z pełnią księżyca. Chwila. Tylko powłączam kurde wszystko, bo jak myślałem wcześniej... O nie. O nie. Chwila. Nie, już wszystko w porządku. Kurde, jak ja włączam te Google Translate, to jakieś małe giebane okienko mi z boku się wyskakuje, wkurza mnie to. Nie! Znowu kurwa się tnie! A nie, chwila, teraz już nie. A teraz się tnie, a teraz nie. Kurde! Jebać to! Więc tak. Właśnie, zobaczmy co tam u Mai słychać. Wygląda, że Maja chce z nami pograć. Why the fuck not? W końcu mogę wszystko posprzedawać jutro. Ta! W szpitalu Lunar Vale. Nie widzisz innych graczy. Dziewczyna w szarym się loguje. Wbytacuja, dobrze widzieć cię znowu.
Pamiętasz mnie, czyż nie? Oczywiście. Naprawdę pamiętasz! Jakby mógł zapomnieć tak upisownie. Drugi gracz wygląda na szczęśliwego. To tak jak wtedy, kiedy Maja i Tatsuya zapamiętali siebie. Jakimi ludźmi jesteśmy, grając tak podczas tak bardzo fajnego dnia? Promienie słońca są przereklamowane. Aha, masz rację. Nie, to nie tak, że jesteśmy jakimiś otaku czy coś w prawdziwym życiu. O kurde, powinniśmy levelować, ale my tylko i wyłącznie gadamy. Ale hej, grinding jest męczący, czyż nie? Jest wiele fajniej gadać z tobą, Tatsuya. No szczerze powiem, grindowanie jest męczące, denerwujące i tak dalej, więc nie lubię tego robić, chyba że mam jakiś cel. Tak jak tutaj ratowanie tych półgłówków w Tartarusie. Maja się do ciebie otworzyła. Twoja relacja jest teraz silniejsza. Kurde, też persony muszę połączyć. Zapomniałem. Online game Social Link has reached level 2. Tak jest. O ja pierdziele, zaraz wracam. Nie będzie mnie przy klawiaturze na chwilę, więc wylogowuję się. Przepraszam, miałem z tobą levelować, bitch! Ty kurde sobie myślisz. Zapomniałem, że dziś kończy się wielka wyprzedaż. Okej. Ale nie, oczywiście, że nie mogę przy okazji pójść do jakiegoś sklepu czy coś. Wciąż jestem zmęczony. Cześć, Ukari. Wiesz, za tydzień znowu będzie kolejna misja. Tak, wiem. Zastanawiam się, jak to będzie teraz wyglądać. Kropki. Myślę, że będziemy musieli walczyć, aż pokonamy wszystkie te 8 cienie, które zostały. Ale co będziemy robić potem? Właśnie zastanawiałem się na ten temat przez jakiś czas. Jestem ciekawa, czy Mitsuru Senpai coś od nas ukrywa. Może jej włosy to tylko peruka? To by była niezła tajemnica. O, krzywa morda, sensei! O, ja pierdzielę. Już egzaminy? Ja pierdzielę! O, ja pierdzielę. Ta. O kurde. Pytanie. Kiedy zaraz... woda spuszcza się ze zlewu, to... Tak, no, robi taką spiralę. Jaką stronę ta spirala w północnej hemisferze jest? Jaką stronę ona się kręci? Kurwa, skąd ja mam wiedzieć? No właśnie, kto zwraca na to tak... na to uwagę? Nie wiem, kurde! Chwila. My jesteśmy na północnej hemisferze. W ten, clockwise, w zegarową stronę, nie? O, spierdalaj. Ach, no to w takim razie przeciwko, counterclockwise. Ja nie wiem, nigdy na to nie zwracałem uwagi. Okej. Więc tak, chciałbym też zrobić taki mały eksperyment. Otóż wiem, że Social Link z Kenjim i z Kazuchim, jak teraz z nimi pójdę gdzieś tam coś tam porobić, to zmarnuję popołudnie. Nie będę z nimi gadał przez jakiś czas i zobaczymy, czy automatycznie jakoś się ten Social Link wypełni. W sensie, że będę mógł z nimi pogadać i level up dostanę. Zobaczymy, chciałbym zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Najpierw... I ten właśnie, z tym kolesiem też chcę pogadać, tym Francuzem całym. Przy okazji, jak tam nasze Social Linki się miewają. Średnio, oprócz classmate'a i student council'a. Ale dobra, najpierw... Chwila. Status. Jak wszyscy się czują? O, Mitsuru dobrze się czuje, no w sumie... Ona mało co akcji widziała podczas ostatniego wypadu. Więc tak. Mapa miasta i... Posprzedajmy te nasze gówno.
I przy okazji dostańmy też nagrodę za uratowanie tej osoby, czy dwóch raczej. Kasa? Dobra. 40 tysięcy i... Tak, nieważne. Daj mi nagrodę. O! Koszulka rycerskości. Dobra, zobaczymy, na kim to będzie pasować. Chwila, moment. Equip. Najpierw na sobie zobaczę, bo ja jestem taki rycerski, nie? Chyba sobie jaja robicie. 46 obrony! Kiedy my mamy rzeczy, które dają nam 58. Ach, zawsze się sprzeda. Na złom! Okej. O, da nam zniżkę, dobra, zarąbiście. Ale... najpierw trzeba zrobić to, co trzeba zrobić. Och, panie władzo, zalej mnie tym złotym deszczem monet. Armor. O, 2000 tylko, ja wypierdzielaj. Kurza mnie to. Z akcesoriów coś... nie. Okej, dobra. Co ty tam masz dla nas? Mocniejsze jest od mojego tasaka, kto by przypuszczał. Plus 3 magia. Odpowiada mi to. Tak. Uta. Co ma dużego fiuta. Bierzem wszystko, kurde, ja mam od groma pieniędzy. Jeszcze do tego zniżkę nam dał, więc... no. Więc jest git. Plus 1 agility, ale... Lucky Hiko może nic nie kupmy, bo... tylko plus 2 ataku nie opłaca się. Zbroje. Bulletproof vest. I magiczne sandały plus 3 magia, kurde! Tak, pewnie. Bierę wszystko. Te moje Adidasy teraz będą zarąbiste, wszyscy będą mi zazdrościć. Ja wiem, ktoś się zapyta: wow! Czemu te twoje Adidasy są takie fajne? A ponieważ dają mi plus 3 do magii, bitch. Pewnie mi zazdrościsz. Tak. Dobra, jest. Myślałem, że te inne przedmioty dają jeszcze jakieś inne boosty do statystyk, ale widać, że nie. Oprócz tych, oprócz regularnie obrony i uników. A, te bulletproof vest też nie daje, ale dobra. Magiczne sandały, dawaj. Wszyscy będziemy je nosić. Dobra. Akcesoria. Plus 20% HP, dziękuję. Zrobione jest bardzo... ale do czego mi to potrzebne? Mega Luck Band. Dobra. Ten zegarek jest dziwny. Po jakiego grzyba mam i jest coś takiego potrzebne, skoro nawet żadnych tych mi nie daje? Nie. Może to jakiś prezent jest czy coś. Ale nie, nie kupię tego. Max HP by 20%. Oczywiście, że tak. Ta, może jeszcze Z2 kupię. Dla Junpei. Akihiko. Mitsuru. Dobra, wszyscy dostaną to. I starczyło mi pieniędzy, wow! Okej. Equip. To dla was. Poważaniem od mojej osoby, takiej szczodrej. Widzicie, jakie dla was prezent... o, Mitsuru, kurde, nawet nic nie dostała. Okej, life... energy. I dobra, jak tam HP nasze się miewa? 310. O to chodzi, kurde. 300 wszyscy mają, oprócz Yukari, ale okej. Posprzedajmy teraz to, co nie jest nam potrzebne. Tak. Sell.
Serio taki dobry przedmiot, tylko i wyłącznie 200 jenów. Jestem rozczarowany. Ech. Jesteś do niczego, panie władzo. A, no i niestety będę musiał się pozbyć naszych ubranek, ale to nic. A, jeszcze. Dobra. Wszystkie nasze zużyte kurde kapcie sprzedamy. Life Ring. Paszał Won. Fancy Nails. Chociaż nie, chwila. A zostawię sobie tak dla jaj. Ciebie sprzedam. Nie jesteś już mi do niczego potrzebny. Ta. Antyki. Błagam, niech będzie coś fajnego, dostępnego. Najpierw skille. O kurde. Jestem ciekaw, kiedy te lepsze klejnoty dostanę. Pewnie za niedługo. Ale dobra, z tymi lepszymi klejnotami to sobie je będę zostawiał na skille i tyle. Invigorate nie jest mi potrzebne i Regenerate tym bardziej. Luck plus 2, Agility plus 4. Teraz kondycję, tak chcę. Kondycji. Why not? Plus 4. 8, 12, 13, 14, 16. 16 kondycji, wow. To wszystko. Jestem zadowolony. Chociaż może jakiś przedmiot sobie jeszcze kupię. Jeżeli jest coś. Oczywiście, że nie. Jestem zbyt biedny. Ach, nie ma mowy. Protection Sutra, Agility Sutra. W sumie to nie. Nie, nie, nie będę tego... Chociaż... Po jednym. Coś mi się wydaje, że może mi się przydać jakiegoś, któregoś pewnego razu. Kadenzę zostawię. Kurde, dużo tych malachitów mam. O, jeszcze trochę i Armagedona będę mógł sobie kupić, ale myślę, że tego skilla nigdy sobie nie kupię. Wiem, co to robi, to zadaje 9999 obrażeń dla wszystkich wrogów, ale nie, nie, nie chcę tego mieć. Więc tak. Revival Beat i Medical Powder. Jej! I w sumie to jestem ciekaw, jak te niektóre te przedmioty działają. A kupię sobie 99 wszystkiego. A prawie. Muszę coś sprzedać szybko. Szybko, kurde! Na policję. Czy nie mamy żadnych przedmiotów do sprzedania? Zwykłych? Zobaczymy. Item. Queen of Co... Nie, to są karty, nie ma mowy. Chyba nie. Gdzie są te muscle drinki i tak dalej? Tego nie potrzebuję. Ta, ty spadaj. Chociaż nie wiem, czy nawet mi na jeden medical powder wystarczy. Maragi, bufula i tak dalej. Nie, zostawię, może nam się przydadzą kiedyś. Dobra, w pożądalu, zostawię sobie resztę. I git! Mam, kurde, pusto w portfelu, ale mam pełne kieszenie. Dobra, z kim by sobie tam pogadać? Z tym. Jak mu tam? Ten, co w Home Economics Roomie był. Powiedział, że... Chwila, czy czasem... Nie mogę sobie odwagę powiększyć. Bo słyszałem taki sposób na powiększenie sobie odwagi, że jak jesteś zmęczony czy chory, to pójdziesz do gabinetu lekarskiego. O, właśnie. I coś się stanie fajnego. Wejdź! Oh my god, ten król szamanów. Jak mogę ci pomóc? Hym, hym.
No cóż, co my tutaj mamy? Wygląda na to, że nie czujesz się dobrze. Czy to rana, wirus, klątwa, czy może to miłość? Zamknij gębę. To jest idealny... Kurde. Opportunity. Tak, angielski. Okazja, ja pierdzielę. To jest idealna okazja, żeby wypróbować moją nową mieszankę. He, 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 he. Wielki uśmiech na twarzy. O mój Boże, on w Jeffa the Killera się zamienia. Proszę, spróbuj tego. Jakieś tam trujące rzeczy i tak dalej. I nawet alchemiści byliby zszokowani takimi rzeczami. Wyleczy twoją chorobę teraz. Teraz pij to. No, wypiję. Smakuje jak kurczak. I... A, dobra. Przetrwałem. Dziękuję. Teraz jestem zwyczajny. Widzicie, jaki jestem zwyczajny? Aż mam dwa paski przy odwadze. Oh my god. Okej, Home Economics Room, gdzie jesteś? Tak przy okazji mam też tutaj moją herbatkę. Będę sobie ją popijał od czasu do czasu. Chyba do tej... O, jest. Notatka na drzwiach. Join Fashion Club. Meetings Tuesday, Wednesday, Friday. Ale ja nie chcę. Nie no! Nie, zaraz. To chyba inne było coś. Laboratorium? Art Room? Music Room? Wydaje mi się... O, mogłem z łatwością to przetłumaczyć. To musi być tutaj w takim razie. Klub mody, ale ja mnie takie rzeczy nie... nieważne. Pogadam z kimś innym w takim razie. Town map. Muszę sprawdzić w Google, gdzie konkretnie on był. Chociaż nie, jutro zobaczę, połażę po tych miejscach i może coś się znajdzie. Z tą małą może. Siema. O hej, co będziemy się dzisiaj bawić? Jesteś taka podekscytowana. Dobra. Co powinniśmy robić? Tak! Będę cię bronił, mała dziewczynko. Nie staniesz się killerką. Hej, czy widziałeś już zestripowaną koszulkę? Bawiliśmy się w berka, ale to nie jest... A, jakiś inny koleś. Ale to nie jest fajne, jeżeli nie mogę go znaleźć. Ej, pasiasta koszulko. Ano. Fuck, ale ty jesteś brzydki. Nie wyglądasz zbyt dobrze, czy jesteś chory? Tak trochę. Dziwne, jestem naprawdę zszokowany, że możesz to zauważyłaś. Więc jesteś chory. A, nie żartuję. Jesteś taka łatwowierna, Majko. Niesprawiedliwe, jestem niewinną dziewczynką i cię właściwie uwierzyłam. Zaraz wezmę tego noża i ci wbiję w serce. I co? A ty jesteś? Jestem jej przyjacielem. Więc ty jesteś tym kolesiem, o którym mówiła. Zastanawiałem się, jaki jesteś. Nie jesteś za stary, żeby bawić się z dziećmi? Czy wciąż jesteś młody w sercu? Co cię to obchodzi? Hej, jestem głodna. Chcę taukojaki. Tata. Jak chcesz, to możesz zjeść z nami, pasiasta koszulo. Nie, wszystko w porządku, dzięki. Na razie. Nie podoba mi się jego gęba. Tak, by the way, to chyba jest social link. Poszedł. Zwykle widzę go w... tym w świątyni w soboty, czy... Tak, soboty. Widzę też go
podczas drogi do szkółki dodatkowej czy coś. Tak, czas na takojaki. Tak, dobra, kupię ci je, tylko mnie nie zabijaj. Wszystko, żeby uratować tą młodą duszę przed tym spierdolonym fandomem. Jest takie gorące, że mogę się sparzyć. Pamiętam, kiedy raz tata sparzył jego gębę, jedząc takojaki. Ponieważ włożył ich za dużo jednocześnie do swoich ust. Oh my god, to odkurzacz! I zrobił wtedy fungach. Kropki. Nagle Majko się uciszyła, całe szczęście. Tata nie spędza ostatnio zbyt dużo czasu w domu. Ale za niedługo mam urodziny. O, czy myślisz, że przyjdzie do domu na moje urodziny? Nie martw się, będzie tam. Naprawdę tak myślisz? I tylko jedna nutka za taką odpowiedź, weź spadaj. No, znaczy wiem, że mama kupi mi prezenty, ale wciąż. Nie zapytała mnie jeszcze, czego ja chcę. Zawsze kasa jest dobrym prezentem. Możesz ją wymienić na coś, co chcesz. Znowu się uciszyła. Jeżeli by naprawdę mnie kochali, to wtedy by się nie rozwiedli. No to nie chodzi o ciebie, okej? To nie chodzi o ciebie, ty nie jesteś problemem, to oni są problemem. Jesteś jedynym, który wciąż ze mną się bawi, wiesz? Jej! Dziękuję za ten level. I, no i nie martw się z tym całym... z tymi rodzicami, to... będzie ciężko na początku, ale później... O kurde, nie chciałem tego przewijać. Wybacz mi, nie stań się killerką i mnie nie zabij w nocy. O, czas na story time. Sorry to bother you, Fuka. It's okay. What's on your mind? Well, I was hoping you could do me a favor with your skill. Coś mi się zdaje, że to ma związek z Mitsuru. I was doing some research on our school. Albo może i nie. Chociaż z drugiej strony. 10 years ago, a lot of students missed school for some reason. They were reported as absent, but I found some records that suggest it was something serious. Do you know anything about it, Fuka? Me? Not really. No raczej ona 10 lat temu nawet do szkoły pewnie nie chodziła. I know it was a long time ago, but doesn't it seem suspicious to you? A ja wiem. Ludzie po prostu grupowo na wagary poszli. From what I've heard, this is the first time shadows have appeared. Wait, are you saying? I don't know, but I wonder, and I'm not trying to make trouble, but Mitsuru-senpai acts kind of weird whenever someone asks questions about Tartarus. Does she? I just want to know what happened back then. If it doesn't have anything to do with the shadows, then fine. Okay. I understand. No to w takim razie pewnie cienie zabrali jej prawdziwe włosy i... teraz nosi perukę i właśnie temu tak dziwnie się zachowuje. Tylko ja mogę mieć takie zajebiste włosy. Cześć. Mitsuru, wiesz, że Yukari gada za twoimi plecami? Czemu nie mogę ci o tym powiedzieć? Czy wiesz o Shinson Shudo? Nie. Więc pozwól, że ci to wyjaśnię. Shinson Shudo jest zlokalizowane w Paulownia Mall i jest otwarte od 9 tego miesiąca. Przewodniczący powiedział, że powinieneś... Czy to jest sklep z tym? Antyczny? Ten, powiedział, że powinieneś tam paść z wizytacją, jeżeli masz szansę. No. To chyba to jest. Może jakaś... nie wiem co? Personal 1 albo 2? Nic interesującego, dobra. Wszyscy w szkole gadają o tych zagubionych. Wygląda na to, że cienie znowu zaczęły atakować. Jeżeli rzeczy będą tak dalej szły i cień pojawi się podczas pełni księżyca,
tak jak powiedział Ikutsuki? Ha? A, że jeżeli tak będzie dalej, to cień pojawi się podczas pełni księżyca, tak jak powiedział Ikutsuki. Dobra. Źle powiedziałem to, co powiedziałem. Okej, zobaczymy. Może będę czuł się lepiej. Trzymam kciuki. Nie czujesz się zbyt dobrze. O co chodzi z Yukari? Ona ma sztylety w oczach za każdym razem, kiedy patrzy na Mitsuru. To coś znaczy. Ta, o co chodzi z tym wszystkim? Jestem ciekaw, co się stało. Być może senpai zjadła ostatni cukierek Yukari? Ile ty masz lat? Nieważne. Sobie siedźcie, ja idę spać. Jesteś zmęczony, nie czujesz się zbyt dobrze. Co z tymi egzaminami? Finals. Myślę, że jeszcze jedne będą egzaminy. Moment. Midterms. Finals! Ja pierdzielę, co dwa miesiące. I wakacje, kurde! Miesiąc i... niecałe dwa tygodnie trwają, no ja pierdzielę, ja... Ending ceremony. Ta... Finals. Fajna sprawa z tym kalendarzem. Dobra, idziemy. Spać. Uwielbiam spać. Ostatnio czytałem taką jedną gównianą creepypastę, z której to będzie odcinek. O, pudełko. Champion Gloves i Mega Proteiny razy 3. Zajebiście. Więc czytałem ostatnio taką jedną gównianą creepypastę, o której będę robił odcinek i dowiedziałem się z niej, że spanie jest okropne. Home Economics Room, gdzie jesteś? Blać, chwila. Nie, stop. Laboratorium. Laboratorium hallway i... Ta. Chciałbyś wejść. Okej. O, to ty! Jata jest... to jest najlepsze szycie, które zrobiłem. Ten cały student, którego spotkałeś w tym sklepie z książkami, tu jest. Pogadaj z nim. Och, konnichiwa, hello Maciek-sama. To wcześniej było Maciek-chan, Maciek-kun i teraz sama. Dobrze, że nie srama. Nie widziałem ciebie od tego spotkania w sklepie z książkami. Doszedłeś! Jestem bardzo... szczęśliwy. Co tutaj robisz? Uczę się szyć. To jest... tanoshi, bardzo zabawne. Czy chciałbyś spróbować? Wygląda na to, że Baby chce, żebyś dołączył. No pewnie. Honto, naprawdę. Arigato, dziękuję. Jestem tutaj we wtorki, środy i piątki. Zaraz, Tuesday, Wednesday, tak. Przed testami nie wpuszczają. Byłem smutny, ponieważ nie miałem żadnych przyjaciół od kiedy przyjechałem do Japonii, ale teraz jestem szczęśliwy. Tak. Au! No kurde, nawet szyć w spokoju mi nie dadzą! Wszędzie muszą we mnie strzelić. Temperance Arcana, dobra, będziemy musieli z nim spędzić trochę czasu. Kurde, zapomniałem persony połączyć. Tak, bonus. O, spójrz na ten czas. No cóż, Maciek sama, do widzenia. Aż 2 minuty minęły. Oh my god, trzeba uciekać. O tak przy okazji. Jestem ciekaw, jak się z kimś żegnasz po japońsku. Sayonara. Wakarimashitau i understand sayonara. Ja pierdzielę. Czuję się jak jakiś otaku.